Kirill gave us his most prized possession. The last flasks of radio protector that had kept him alive. He also gave us something even more precious. A hope to finally find a place we could settle in. So now we simply have no choice but to succeed. And bring him back to the Aurora. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody w grze Metro Exodus. No i cóż, zapraszam do rozgrywki. Udajemy się przed siebie. Jesteśmy w tym tunelu, tak przypominam, gdzie żeśmy zostawili przed wejściem młynarza i Kiryła. No cóż, to lecimy. Może najpierw jeszcze zobaczmy mapkę, jak wygląda sytuacja. Jakoś bardzo ona mocno podświetlona. Kawałek drogi nam zostało do przejścia. No dobrze. Idziemy w takim razie. Tędy jakieś przejście. Chyba nie. Chyba tędy nie przejdziemy nigdzie. Tutaj zobaczmy, co tu się kryje. No widzicie, tutaj jest niestety sporo różnych dziwnych zakamarków, które tak czy inaczej chciałbym przeszukać. O! Właśnie, czasami gdzieś coś może się ciekawego kryć, tak jak właśnie tutaj widzimy. Ładowarka. No faktycznie coś słabo już daje. Dobra, chowamy i idziemy tutaj dalej zwiedzać. O, kolejne suweniry mamy. Tu schodami w górę gdzieś się idzie, ale to zaraz pójdziemy. Najpierw zwiedźmy sobie może parter. Tu jest jakaś krata, przez którą... No, chyba nie przejdziemy. Coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że tutaj nie przejdziemy. No tu żeśmy już byli. No dobrze, chodźmy w górę. Jakieś modele, patrzcie tutaj w tych gablotach. Muzyka tajemnicza. No dobrze. O, coś gdzieś tam się turla. O, i pożarówce. Dziwne to wszystko. Wszędzie pełno trupów. O, książka jakaś, czyli notatka. Jeżeli ktoś ma ochotę, to... Oj! Czekajcie. Gdzie to było? Która to była notatka? No widzicie? Nie wiem, która. Ruszyłem myszką i... No nie wiem, która to była notatka. Mówi się, trudno, idziemy dalej. Tutaj w koszyku coś jest. O, tu nic po nas. Tutaj coś mamy. Jakieś stanowisko. Nie wiem.
motorniczego chyba. Jakieś dziwne odgłosy. Niepokojące. No dobrze, tędy żeśmy weszli. Czyli co, tędy możemy zejść? O! Dobra. O! Dobra. Wymienimy co nieco. Jeszcze przed zejściem może co nieco sobie podrabiajmy, bo mamy troszeczkę surowców, a przede wszystkim bym chciał podorabiać. No w zasadzie wystarczy nam na razie. Patrzę, ale to już chyba tutaj wszystko. Dobra. O. Trochę chemii żeśmy wzięli. A, myśmy górą przeszli, patrzcie. Znaczy z góry myśmy skoczyli. Tu jeszcze dolny jest ten. Dobrze, w takim razie zwiedźmy dolną część. Raczej wątpię, żeby tutaj było coś interesującego. Ale... O, coś było. Czyli tu już więcej nic nie ma. No dobrze. Tu mamy jakieś zejście na dół. Ale przed zejściem na dół jeszcze tutaj górę sobie obejdźmy naokoło. Jakaś beczka. W beczce nic nie ma. Tu jakieś wejście, ale to zamknięte. Do środka się nie dostaniemy. Skrzynka też. O, tu woda się leje, patrzcie. Woda się leje, no dobrze. Schodzimy w takim razie na dół. Jakieś beczki pognieciane. Jakieś spodnie. Chyba, albo nie wiem, co to jest. Coś się suszy. O, tu coś widzę ciekawego. Dobrze, ładnie. Tu też ładnie. Szafki, pudełka. No chodźmy może na początek tutaj. Tu są jakieś skrzynie, ale niestety bez możliwości. O, tu mamy za to coś. Tu mamy za to coś. No, dobrze, żeśmy tu przyszli. Jednak. Tu mamy skrzynię kolejną, tu możemy wskoczyć? Możemy. Tu wyżej już nie możemy, zresztą tu wyżej już nic nie ma, bo jest sufit nad nami. No dobra. Wychodzimy stąd. O! Dobrze, ładnie. Gdzieś woda kapie, nie wiem czy słyszycie. Tutaj jakieś przejście dołem jest. Może bym... Nie zmieszczę się. Nie da rady tędy przejść. I tego otworzyć też nie ma jak.
No dobra. Tu już więcej w takim razie nic po nas. Tu nic nie zdziałamy. No cóż, doładujmy sobie latareczkę. No i chodźmy dalej. Żyrandole się kołyszą. Dobra, idziemy tutaj. Jakaś kanapa, patrzcie. Jak w teatrze. Nie? Książka Metro 2034. No to idziemy dalej. O, tu coś było. Chemia, niewiele chemii, ale zawsze coś. O, tu mamy skrzyneczkę kolejną. No, tu widzę, sporo można się obłowić tymi surowcami. Tędy przejdę gdzieś tam dalej? Czy nie da rady? Nie da rady. No, ale idźmy tędy, gdzie kabel jest. Patrzcie, tu jest jakieś pudło, ale przykryte jakąś tam szmatą. Tu jest reflektor. Tutaj woda się leje. Patrzcie, tu jakiś łańcuch. Czy my możemy gdzieś tutaj wejść, czy nie możemy? Jak myślicie? O. Ja bym gdzieś o tam poszedł. Ciekawe, czy tu jakieś przejście... Nie. To jest jakiś ślepy zaułek. Dobra, przeskoczamy. Przeskoczyliśmy tutaj i... No i szukamy dalej, co tu jest. O. Dobrze. Tu coś spalonego jest, patrzcie. O kurde. Ile mamy tu naboi? Dobra, zobaczmy, co tu się w ogóle... O, tu coś jest, dobrze. Tu coś jest, dobrze. Sporo surowców. O. Okej. Tu reflektor. Ale niszczyć go chyba nie będziemy, bo nie miałoby to żadnego sensu. Tam widzę, na dole są... Tylko, że te deski spróchniały. Jak ja zacznę tu wchodzić, to to wszystko runie zaraz pode mną. Ja spadnę na dół. Jak znam życie. O właśnie. O właśnie, tego się boję. Muszę tutaj stąpać bardzo ostrożnie. O, już nastąpałem sobie ostrożnie. O kurde. No, zaczęło się. Zaczęło się, słuchajcie. Dobra. Na razie tyle. Coś tam jeszcze widziałem. O, skaczące te. Chowają się. Chowają się. Dobra. Dobra, ładnie. Załadujmy. Co dalej? Dobra. Spadł. Dobra. O, kolejny. Kolejny.
Kurczę. Dobra. O, jest. Zawodnik. Chyba wszyscy. Na ten moment. Doładujmy może sobie latarkę. O, ho, ho, ho. Powiem wam, że słabo to trochę widzę. Trochę to słabo widzę. Tam na dole są fajne, widzę też. O, tu możemy coś zrobić, dobra. Otwieramy. No i co, myśmy otworzyli? Coś żeśmy otworzyli, ale co? O. Ale kusi mnie na dole. Patrzcie, ile tam jest tych. Nic, spróbujemy. O! Fajnie. 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 Ile grzybków. Lubię świecące grzybki. A, jesteśmy tu po drugiej stronie, tam co wtedy, żeśmy byli w tym tunelu. Co nie można było przejść, no. Tam zaglądaliśmy. O, tu też coś jest fajnego. Dobra. Okej. I to sporo tych grzybków jest, patrzcie. Po 4, po 5. I dobrze, że zostają świetliste takie smugi po nich, bo coś widać przynajmniej. A tak by nie było nic. No okej, spoko. Jak to się mówi? Tam jest gdzieś jakieś przejście. Aha, tu jest jeszcze skrzyneczka, dobrze. Skrzyneczkę bierim. Bierim skrzyneczkę. Tu za tym murem coś jest, wiecie? O, tutaj mnie intryguje, żeby tam jakoś się przecisnąć. Ale chyba nie damy rady, wiecie? To chyba nie dla nas w tym momencie. No dobra. Dół zwiedzony. Tylko teraz jak ja wyjdę stąd. Jak tu nie ma żadnych... A nie, jest coś do wyjścia. Jest taka jakaś dziwna. Tu byliśmy czy nie byliśmy? Byliśmy chyba. Tu musimy... Przepraszam. Pójść wyżej. Oj, 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 oj. A, dobra. Bo tam jakbyśmy stanęli, to mogłoby się dla nas źle skończyć chyba. Tak patrzę, co jeszcze jest tutaj. A, myśmy chyba te drzwi otworzyli, wiecie? Dobra. Idziemy do przodu. O, tu można zejść jeszcze. Aha, czekajcie jeszcze. Do końca zwiedźmy. To. Ten wagon. Aha, czyli tu już nic nie było. Tu już kończy się ten wagon. I dalej już... Tu u góry coś jest. O. Krzesło przesunąłem. To sobie weźmy. Tu pod spodem jeszcze coś jest. Dobrze, fajnie. O, karabin jakiś maszynowy, ale niestety nie dla psa kiełbasa. Nie mogę nic z nim oczywiście zrobić. Tu jest skrzyneczka, którą otwieramy i zabieramy zawartość. Fajnie. O, i tu są szafeczki. Super. Troszeczkę amunicji. Zawsze to. O, tu jest jeszcze... Przejść nie da, tylko mogliśmy wziąć chemię, czyli świecącego grzybka. Dobrze.
Dobra, no to zobaczmy, co jest w takim razie dalej. O, tu mamy jakiegoś grzybka. Tu mamy łódkę. Ale do łódki to za chwilę my wsiądziemy. Najpierw zwiedźmy sobie. Poszukajmy czegoś tutaj. Może coś tu ciekawego jest. Tak jak mówiłem, ja lubię eksplorować, wiecie. Bo no, czasami tutaj właśnie autorzy sprytnie chowają jakieś fajne rzeczy, które są... Tu świeci skądś światło, tylko że ja nie wiem skąd. Patrzcie. Skąd to świeci? Tu jest wyraźnie to oświetlone. Pod spodem zaglądam. No nie ma żadnego źródła światła, a oświetlone jest. Jak to możliwe? Nic nie widać, a światło świeci. Nie wiem. Ciekawostka przyrodnicza. Myślałem, że gdzieś jakiś tutaj grzybek albo co, ale... No... Tutaj mnie kusi, żeby do tamtego grzybka się dostać. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to... Udało się. Tylko jeszcze muszę wrócić. Ho. Przeskoczyliśmy. Dobra. Bałem się, że nie wyjdzie mi ten numer. Ale się udało. No i tutaj co? I tu już więcej chyba nic nie ma. No bo co ja tu więcej? Tu żeśmy tą część zwiedzili. A to co to jest? O kurde! Czy ja dobrze zrobiłem, że ja to uruchomiłem? No. Może się to dla nas zaraz źle skończyć. O! Już coś widzę w tym bajorze, patrzcie. Coś tam było przez chwilę. Dobra, wskakujemy. Trochę może jeszcze latarkę dopompujemy. No i w drogę. Nie będę tej lampki zapalał przy tej łódce, bo ona trochę tam jednak oślepia. Jak się płynie, tak słabo to wygląda. Dobra. Musimy grzybka wziąć. Pyk. I płyniemy dalej. Oj, nie wiem, czy ja tu przepłynę, słuchajcie. Przed nami jakaś łódź jest, no ale próbujemy. Nie wiem, czy ja ją wyminę. Tu jakieś ciała pływają. Szpetnie to wygląda. Naprawdę. O, coś zaczepiłem. Dobra, czekajcie, tutaj może się zatrzymajmy. Jak tu przejść? O kurde. Chciałem tam się dostać jakoś. O! No tego nie planowałem. Chyba muszę, wiecie, odrobinę jeszcze dalej podpłynąć i dopiero wtedy uda nam się. Dobra, tutaj gdzieś. I dopiero tu nam się może z tego miejsca. Nie, no nie mogę w ogóle. Ja bym chciał złapać tego grzybka. Ale jak mam tego dokonać, jak grzybek jest nieosiągalny? No ładnie, trzeci raz w wodę wpadłem. Czekajcie. Stąd może się uda. Nie, no. Czwarty raz kąpiel. No to chyba nam się nie uda tam jednak dostać. No nie wiem.
Może ten grzybek na podpuchę jest? No mówi się trudno. Podarujemy sobie. Płyniemy dalej. O, tu jest jakaś... jakiś coś. Tu się możemy zatrzymać chwilę. Oj, rozwalę zaraz tą łódkę. Dobra. O kurde. Czekajcie. Tego użyjemy chyba. Może doładujmy. Dobra. Ładnie, kurde. O! Nie wiadomo skąd one wyskoczą za chwilę. O kurde, pluje jeszcze w nas TT. Ale nie będziemy sobie nimi głowy chyba zawracać, wiecie? Bo to... a, widzicie? No to szkoda po prostu amunicji tylko na to. Trzeba szybko zrobić swoje i uciekać. O! Z tego można zbierać, słuchajcie... te... chemię, a to nie wiedziałem. Gdzie to pluje jeszcze we mnie? Tu pluje. Oddawaj chemię. Oddawaj chemię. Dobrze. O kurde. Uff. Przestraszyłem się trochę. Wymienimy sobie. I chodźmy. A tędy się wchodzi, dobra. A, przecisnąć się trzeba, tak. No gdzie on jest? Kurde. O! O! Poleciał tam gdzieś. Dobra. Filtr do maski. Nie, nie będziemy tego wymieniać. Światło można zapalić. Notatka. Wymięty dziennik. O, to było to. Jak ktoś ma ochotę, to niech sobie przeczyta na stopklatce. Okej. Dobra, idziemy dalej. Otworzymy to, otworzymy. Co we mnie pluje? I skąd? Ukryło się. A, to tędy myśmy szli poprzednio. Kurde, gdzie to pluje? Gdzieś pluje. A, tu pluje. Pyk. 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 Dobra. Oddawać. O ty. O kurde. Dobra. Dobra. Jeszcze jedno gdzieś powinno być. Gdzie to wpadło? To co pluło we mnie. Jeszcze jedna chemia powinna być. Dopompujmy. Dobra. No taka sobie miejscówka bez
Jakiś tam szał bez udziwnień. Tam nie wejdziemy, widzę. O, czyli co, to tyle? O, tu jeszcze coś. Dobrze. Jeszcze przed wejściem na łódkę dorobimy sobie małego co nieco. O właśnie, tego potrzebowałem. No tu już więcej to. Dobrze. Wskakujemy. Wskakujemy i płyniemy. A, czekajcie, jeszcze tutaj miałem jeden ten. Jeden był przecież... O! Teraz możemy płynąć. Teraz możemy płynąć. Coś nie płynie. Odrobina skrętu może. No. Tu u góry jest fajny ten. Czekajcie, jakbyśmy się tu zatrzymali. Da się wziąć ten, czy się nie da wziąć? Nie, chyba się nie da. Coś mam wrażenie, że... Aha, czyli muszę podskoczyć i wziąć, dobra. O, i tam tak samo trzeba było zrobić, bo tam on przez moment też się pojawiał. Ten znaczek... Także można było... Tam, co żeśmy próbowali, no, w tej poczwórnej kąpieli, to można było kilka razy właśnie... Znaczy, zamiast kilka razy wpaść do wody, to można było po prostu podskoczyć i złapać. O, tu u góry jakieś liszaje do nas próbują, to chyba trzeba szybko przypłynąć to. Coś mi się wydaje. O, tu jakaś radioaktywność delikatna. Ale na szczęście tylko delikatnie. O, tutaj są jeszcze te... Czekajcie, może przycelujemy do nich? Dobra. O, do wody wpadło, no. Chciałem wziąć... chemię z tego. Uda się? Tą chemię stąd wziąć, czy nie? To wpadło do wody, kurde. Z tego tylko weźmiemy. Dobra. Płyniemy dalej. O, tu kolejne mamy. Nie wiem, czy jest sens do nich strzelać w ogóle, wiecie? Bo jak on wpadnie mi do wody, to i tak nic z tego nie będę miał. Przeładujmy może jeszcze. Dobra. O, kolejne się pojawiły, patrzcie. Jedne żeśmy wytłukli, to mamy następne. Ale czekajcie, tutaj mamy też do wzięcia, do zebrania te. Tutaj były przecież, o właśnie, ten był. Nie to chciałem. Chciałem wziąć... O to... Nie mogę tego wziąć? Dobra, gdzie to jeszcze? Pluje we mnie, tu pluje. Dobra. Może co nieco. A, i tu po lewej stronie jeszcze są. Kurczę, ile tego jest. No, chcieć tak zbierać, to może by i uzbierał trochę. Powiem wam. Pyk. Nie, to nie było to. Dobra.
coś nie możemy zebrać? Kurde. Tu jest kolejne. Wpadło do wody. No dobra, płyniemy dalej. Nie ma co się chyba... O, tu przez moment było coś. Moment, poczekajcie. Tu przez moment mi się coś zaświeciło. O, właśnie o to mi chodziło. To o to biegało właśnie. No trudno. Nie będziemy wszystkich chyba, słuchajcie, zbierać z uwagi na to, że to strasznie długo by zeszło, a to jest i tak tylko jeden ten. Jeden... No jedna chemia. Po prostu spróbujemy przez to szybko przepłynąć. Maska chyba trzeba założyć. Dobra. Tu są jakieś wyziewy. Kurde, ile tego? Patrzcie, coraz więcej. Musimy szybko przepłynąć przez to, ale nie mogę niestety wiosłować w tempie turbo. Jest, dobra. Patrzcie, co tu się dzieje. O! Ojejku, co to było? Widzieliście to? O, żeż ty! Fuj! A poszedł mi! No ładnie. Kolejna kąpiel. Uff. Czekajcie, może tą maskę zdejmiemy? Nie, trzeba założyć jednak. Trzeba założyć. Dobra. Ale numer. Dobra, ubiliśmy chyba. O kurde. A niech to. No ładnie. Uff. Dobra. Płyniemy dalej. Tylko czekajcie. Moment, jeszcze przed płynięciem dalej ja muszę doładować sobie przecież ten. O! Patrz, w jakim błocie to wszystko, kurde. I dobijemy jeszcze kuleczek odrobinę, bo kuleczki niestety... oczywiście filtry również. Bo kuleczki niestety są na wagę złota tutaj, jak widzę. I jeszcze spróbujemy sobie dopompować odrobinę prunda. Dobra, no i płyniemy. Płyniemy do przodu. Ale jeszcze przed płynięciem do przodu ja sobie tutaj na chwilę na tą przystań wskoczę. Nie wiem, czy tu można wskoczyć. Chyba można. O. Bo... Ojejku. No nie o to mnie chodziło. Czekajcie. Gdzie my jesteśmy teraz? A, tu jesteśmy. Mi chodziło o to, żeby... Tu jest jakaś łódka wywrócona, czyli tutaj nic nie wskuram. Ja chciałem tam gdzieś przejść, ale to widzę. Nic tu nie zrobimy. No dobra. To skoro tu nic nie zrobimy, to w takim razie ja się wycofam stąd. Dobra. I płyniemy tutaj. Poszły mi. A tu muszę zebrać chemię. O, tutaj mamy kolejną chemię. Tu mi się łatwo będzie chyba zbierało. Bo są na zasięgu ręki.
Więc tutaj możemy sobie na to pozwolić. Dobra. Dobra. No i cóż, tutaj... A nie, też coś było. O, i filtr jeszcze dodatkowo, pięknie. Super sprawa. O kurde. O kurde. No nie. Ja się tak nie bawię. Ho, ho, ho. Czy ja tu jeszcze muszę mieć maskę? To jest pytanie za 5 zł. Sprawdźmy. Chyba muszę. No niestety. Muszę. Jak muszę, to muszę. Jak trza, to mus, jak to się mówi. O! O! Coś tu było dziwnego. Tu nie ma więcej nic. Coś we mnie gdzieś strzela. Nie wiem jeszcze gdzie i nie wiem jeszcze co. Chyba te plujki takie, wiecie. Tutaj nic nie widać. To wszystko jest jakimiś glonami dziwnymi. Czy jakimiś innymi pasożytami zarośnięte. Nie wiem. Co to w ogóle... O! Tam na dole mamy tą łódkę naszą, tak? A tu mamy... O! Kurde! Gdzie on jest? A, tam jest! A, to sprytny! Ja się na chwilę tylko odwróciłem, a on od razu we mnie sruł. No nie... O, ubiłem chyba dziada. Ładnie, tu wejdziemy do środka. O! Dobra. Pyk! No co jest? Czego on nie ginie? No, nareszcie. Który znowuż? Ty jeszcze chciałeś, tak? Dobrze. Proszę cię uprzejmie. Gdzie on spadł? Kurde. W tym to chyba mi nic nie zrobi, coś mi się wydaje. Czekajcie. Tu było coś i... I nie ma. No dobra, mniejsza z tym. Co jest? Ja się ześlizguję z tego. Patrzę, że się coś cofam. A tu jednak... Widzicie. Czekajcie, tutaj muszę... O, w to jeszcze. Właśnie, o to mi chodziło. Ale numer. Ojejku! Dobra. Dobra. A to? Chyba wziąłem już z tego. Tu jeszcze jest. Ładnie. Tu jest. Ładnie. Gdzie jeszcze który? Ten się coś zakleszczył.
No dobra, wyjdźmy sobie może tutaj. Zobaczmy, co się dzieje. O! I sru we mnie, no. Ajajajajaj, nieładnie. Dobra, chodźmy wyżej. Ojej! To się... wszystko rusza. Muszę dopompować. O, ta jeszcze będzie pluło we mnie. Aj. Dobra, wymienimy to. Wymienimy filtr. Czekajcie, czy ja mogę zdjąć maskę tutaj? Czy nie? Nie, muszę mieć maskę. Muszę mieć maskę. Dobra. To w takim układzie doróbmy sobie parę filtrów i trochę pocisków. Bo niestety bez tego ani rusz. Latareczkę dopompujmy. Widzicie, ile tu trzeba rzeczy wykonać w międzyczasie. No i dopiero możemy iść dalej. O, tu mamy szafkę. Dobra. O, ładnie. Gdzie to pluje? O, tu! Tu pluje. Świntuch jeden. Tu więcej już chyba nic nie ma. Ale my możemy tędy wyjść, tak? Tamtędy żeśmy weszli, a tu sobie wyjdziemy. O, patrzcie, tu jest coś. A, to jest do opuszczenia tej drabiny. No dobra, działamy. Działamy. Może coś doróbmy delikatnie. Dobra. No właśnie. Za chwilę trzeba będzie filtr zmienić. Ale jeszcze moment, możemy wytrzymać na nim. O, tu coś jest. Latareczka. Lampa, znaczy się naftowa. O, co to było? Już wiem, co to było. I wy też wiecie, co to było. Wszyscy wiedzą, co to było. Jak to wziąć? O, przez ułamek sekundy dosłownie. Dobra. A teraz z tego drugiego jeszcze, jak to podjąć? No, chyba się nie da. Chyba się nie da. Dobrze, jeszcze przejdźmy sobie tutaj. Oj, to jest światełko tylko. Nie o to nam chodziło. Tu jest grzybek, to bierim. Tu jest coś tam fajnego. A! Oj, kolejna kąpiel. Niedobrze, nie o to nam chodziło. Oj. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? O! Pluje jeszcze w nas coś. Masakra. Spadajcie mi stąd. Dobra, zapalmy światło. Dopompujmy odrobinę latareczkę. I chodźmy do przodu. Gdzie my jesteśmy? O!
Dobra. Może tu się da zdjąć maskę, czy też nie? Tu można. Dobrze. Chociaż fajnie, że tutaj się nic nie dzieje, można zdjąć. Szkoda, że nie ma stanowiska. Warsztatu, znaczy się. Co jest? Tam na dole mamy grzybek. Dobrze widzicie grzybek. Ale niestety nie sposób go wziąć. Czekajcie, czy myśmy tutaj wszystko zwiedzili, bo tutaj coś mi się jeszcze... Nie, wszystko chyba. Coś mi się tam wydawało, że jeszcze jest, ale chyba nie ma. O, kibelek rozwalony. Woda się leje. Ale to z góry się leje, nie z kibelka. Jakby mieli wodomierz, to by zapłacili. Dobra, idziemy dalej. O, tu jedna pusta ta pokrywa. Nie wiem, czy to można potem stąpać, czy raczej niekoniecznie. Na wszelki wypadek będziemy uważali. Dobra. A, tamtędy można też przejść. No dobrze, ale zacznijmy z tej strony może. Czy tu coś mamy? Mamy. I troszeczkę nawet... O, tu taśma magnetofonowa, filtry. Pięknie. Tu mamy jeszcze jedną szafeczkę. Dobrze. No i cóż. To żeśmy już wszystko pozabierali. Tu więcej nic nie ma. Okej. Dobrze, słuchajcie. Ponieważ mamy już w tej chwili 53 minuty nagrania, więc na tym, w tym momencie proponuję zakończyć ten odcinek i spotykamy się już w kolejnym. Także dzięki, trzymajcie się i na razie. Cześć!